Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, w poniedziałek Sąd Najwyższy zaczyna swoje urzędowanie. No i teraz no, wakacje, mieli długie wakacje i teraz pół komunistycznej Ameryki zaczyna krzyczeć, że Sąd Najwyższy jest bezprawny, niekonstytucyjny i powinien być zmieniony. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No taka gadzinówka, taki szmatławiec, można powiedzieć, żółta gazeta Washington Post, no to taki tytuł miał, że w zasadzie Sąd Najwyższy sprawdza teraz swoją legalność. No co to znaczy? No nic to nie znaczy. Jakiś komunista, jakiś lewak, dziennikarz po prostu pisze takie głupoty, nie wyjaśnia, dlaczego to miało być nielegalne, dlaczego nie ma podstaw, dlaczego jest niekonstytucyjne i tak dalej, i tak dalej. No bo Sąd Najwyższy ma 9 sędziów. Teraz właśnie administracja Bidena zaakceptowała Murzynkę, bardzo progresywną Murzynkę, która, jak jej się zapytali, kto to jest kobieta, no to nie była w stanie odpowiedzieć, kto to jest kobieta. No i taka kobieta Murzynka będzie w Sądzie Najwyższym decydowała o 320 milionach Amerykanów. No ale teraz jest większa przewaga konserwatystów, no bo jak to się wszystko odbywa? No tam ta pozycja, no to jest w sumie dożywotnia, no albo czasami rezygnują do Ginsburg właśnie to taka, ona nie mieszkała w Izraelu, no ale bardzo taka lewacka, tam jej proponowali, żeby w czasie Clintona zrezygnowała lata temu, w czasie Obamy zrezygnowała lata temu, żeby Muhammad Barack Obama mógł wsadzić swojego człowieka. Ona nie zrezygnowała. No i później Trump miał szansę obsadzić to stanowisko. No tam wybrał oczywiście konserwatystę. Tam było pełno ataków. Atakowali go o sfabrykowane najróżniejsze oskarżenia o gwałty i tak dalej, i tak dalej. Także, że Sąd Najwyższy ma bardzo dużą siłę, no ale jest wypełniany, jeżeli jest taka potrzeba, przez aktualną administrację. No a że administracja to tak się zmienia 4 lata, no to tak to się wszystko jakoś tak miesza i wyśredza. Dnia. Przez ostatnie 50-40 lat, no to komuniści mieli obsadzone swoimi ludźmi w sądzie, a teraz ostatnio to się zmieniło dla konserwatystów, no przez różne zbiegi sytuacji i okoliczności. No i teraz komuniści przez 40-50 lat nigdy nie mieli problemów z Sądem Najwyższym, no bo Sąd Najwyższy zawsze przyklepywał to, co komuniści chcieli. A teraz, kiedy jest sąd taki bardziej konserwatywny, roztropny, normalny, można powiedzieć, no to komuniści, przepraszam, krzyczą, że to już jest koniec świata. No bo sąd był używany przez lewaków w zasadzie jako taki bat, jako taki kij do bicia normalnych ludzi i zmuszał najróżniejsze ministerstwa czy najróżniejsze urzędy do tego, żeby decydowały wbrew wyborcom. No bo demokracja to jest po to, żeby wyborcy decydowali, co chcą i wyborcy decydują, kogo wybrać na polityków, politycy decydują o prawach, a sąd tylko sprawdza, czy te prawo, czy ktoś robi według tego, co kongres postanowił. Sędziowie i sądy nie wydają praw. Sędziowie i sądy po prostu patrzą na literę prawa i interpretują. No i właśnie taka jedna sytuacja, i to będzie taka, że do Sądu Najwyższego trafiła sytuacja, że ludzie chcieli sobie zbudować dom, no już dostali tam najróżniejsze zezwolenia, pozwolenia i tak dalej, przyjechała firma, która zaczęła
kopać doły pod fundamenty, przywieźli tam sporo materiału budowlanego, no i wpadła EPA. EPA to jest Environmental Protection Agency, czyli Ministerstwo Środowiskowe, no i powiedzieli, że nie mogą zbudować. Ci ludzie próbowali to zbudować przez 15 lat. Korpus inżynierów wojskowych, no bo to jest, podchodzi pod to wojsko, tam za dużo nie ma wspólnego, no ale od tej cywilnej strony. No i oni wpadli tam i powiedzieli, że to trzeba wszystko zamknąć, że jak oni nie zamkną, to będą mieli grzywny. Jak będą kontynuowali, to tam w ogóle będą jakieś nieprawdopodobne kary, a to wszystko jest związane z tym, że ochrona czystej wody, która w zasadzie dotyczy rzek, no i moczarów i najróżniejszych tam bagien. No i ci właściciele zaczęli się drapać po głowie, mówią, o jaką cholerę, jakie tu bagna, jakie tu moczary, jakie tu rzeki, jakie tu oceany, dlatego, że i ten EPA no to reguluje, tylko te rzeki, na których można pływać. Jeżeli jest jakaś taka nawigacja, jeżeli tam jest nawigacja i jest tam jakiś przepływ, nie chodzi tu o kajaki, czy jakieś kenu, czy jakieś inne tratwy, EPA, no to chodzi tylko o wielkie rzeki, główne rzeki, gdzie woda jest pobierana do oczyszczania tego rodzaju rzeczy. No i oni zmusili, czy powiedzieli, że oni muszą uzyskać zezwolenie na poziomie federalnym. No i to wymaga sporo, parę lat, to wymaga kilkaset dolarów, żeby uzyskać te wszystkie zezwolenia. No i rząd federalny, ten EPA, Ministerstwo Ochrony Środowiska kombinowało tak. No faktycznie oni mówią tak, ta działka jest połączona z moczarami. A jak ona jest połączona z moczarami? No jest, tu jest działka, tutaj jest 10-metrowa długa droga. Po tej stronie, po drugiej stronie tej drogi to jest jakiś rów taki melioracyjny, który prowadził do takiej malutkiego strumyczka, a ten mały strumyczek jest połączony do jeziora, a to jezioro jest połączone i do większej rzeki, no i że to jezioro jest można, ma tam jakąś tą nawigację, czyli tam jakieś łódki na jeziorze pływają, a dalej jeszcze, no to pływają jakieś barki czy coś. No i ci właściciele zaczęli się zastanawiać, co do cholery chodzi. Jak sucha ziemia oddzielona przez drogę, połączona rowem, połączona do jeziorka, podchodzi pod Ministerstwo Ochrony Środowiska. No i to wszystko trafiło. No to się zaczęło wszystko w sumie za demokratów. W 2006 roku ten Ministerstwo Środowiska to miało taką tę podobną sytuację. No i oni tam, było takie oświadczenie, że Ministerstwo Środowiska, no to tylko może na poziomie federalnym, może ingerować, jeżeli to jest jakaś woda, która płynie cały rok, że no ale i wspomniałeś, że to oceany, morza, rzeki, no i te jeziora. A te wszystkie moczary bagna, no to mogą być koregulowane, jeżeli są bezpośrednio przy tej wodzie płynącej. No ale jeden z tych sędziów, Gamoń Kennedy, no to się trochę nie zgodził, no i wziął, namieszał. Namieszał, no i powiedział, że te wszystkie miejsca przy moczarach mogą być regulowane, jeżeli tam jest znaczące ma znaczenie dla chemicznego, biologicznego czy fizycznego tej jedności tych rzek, oceanów, mórz i jezior. No i tam wyjaśnił, no, że to, ale muszą mieć, muszą
posiadać zdolność do nawigacji, czyli każdy rozumie do nawigacji, czyli szerokość, głębokość tego rodzaju rzeczy. No i to było tak bardzo ogólne, no ale pokazywało jakąś skalę, a mimo wszystko ten EPA, Ministerstwo Ochrony Środowiska, powiedział, że może regulować każdą działkę, każdą ziemię, niezależnie jakie to są proporcje. Czyli wygląda, że jakieś dziury na pustyni, jakaś płaska pustynia, czy jakieś suche rowy, no to mogą być regulowane przez EPA. No to jest ta głupota. No i w tym w 2006 roku jeden z tych sędziów, John Roberts, no to ostrzegał, że te sądy niższej instancji będą wydawały jakieś takie głupoty, które bo oni nie będą rozumieli, co kongres miał na myśli. No i później tam powiedział, że tylko wszystko ma być rozpatrywane od przypadku do przypadku. Każdy przypadek ma być osobny. No i to rozbestwiło tych urzędników, rozbestwiło tych wszystkich biurokratów, całą tą budżetówkę. Obama no, starał się troszeczkę poluzować, ale on był bardziej za tym, żeby EPA ścigała. Trump ostro walczył z tymi debilizmami rządowymi, państwowymi, no ale też mu się za dużo nie udało. No bo budżetówka, no co, cała Ameryka przez ostatnie 40 lat, no to się zamienia w jeden państwowy rząd. Centralizacja jest nieprawdopodobna. Ci urzędnicy po prostu uważają, że oni to jest kraj, to jest naród. No i jest duży problem. Biznesmeni, farmerzy, kontraktorzy, firmy energetyczne nie wiedzą, co, kiedy Ministerstwo Środowiska ich zaskoczy. Kiedy oni przybiegną i powiedzą, że to jest, że to są moczary, że to jest jakieś takie miejsce, które powinno być pod ochroną i jest w ramach regulacji EPA. No i wszyscy spędzają od groma pieniędzy, od groma czasu, walcząc o takie zezwolenia, o takie głupoty, i tam dziesiątki, setki tysięcy tych urzędników wypełnia takie najróżniejsze głupoty. Jak ktoś ma działkę 1000 czy 2000 metrów kwadratowych, a w środku jest jakaś dziura, gdzie tam od czasu do czasu jakieś żaby są, no i na wiosnę zbiera się woda, to EPA musi wydawać zezwolenie i oświadczenie, że to nie są moczary. No i do tego właśnie doprowadzili do takich absurdów. Była taka sytuacja w zachodniej Virginii, kiedy też EPA zaatakowało innych ludzi, którzy starali się coś tam budować. No jak się popatrzy na te strumienie, czy na te rzeki, które może być tam nawigacja, no to ci właściciele tej działki, no to mówili, że to musi być jakaś woda, że to musi być woda związana z ich działką. Jeżeli na ich działce by była jakaś woda płynąca, no a tej wody w ogóle nie ma, jest dosyć daleko. No i tego rodzaju rzeczy, no to powinny być pod kontrolą, czy tam rządami stanowymi czy lokalnymi. No oczywiście administracja Bidena, no to stara się zrobić, że to jest ten przypadek o ochronie środowiska, że to wszystko, te środowisko trzeba chronić, że jest ta wzrost temperatury, że te foki zdychają, że te białe niedźwiedzie zdychają, że cała Antarktyka i Arktyka się rozpuszcza. No a tutaj jest normalna rodzina, która chciała sobie zbudować dom na normalnym miejscu, gdzie nawet nie byłoby zalewania wody, nie byłoby żadnych tego rodzaju rzeczy. No kongres myślał, żeby ta siła czy ta moc była stanowa,
i lokalna, na ministerstwo federalne, czyli te krajowe, ingeruje to, w to wszystko. No, jest nadzieja, że Sąd Najwyższy po prostu przeczyści to wszystko. Przeczyści i powie, że muszą być jakieś proporcje, że to jest niemożliwe, żeby tam 20 czy 500 stóp kwadratowych wpływało na to, że to jest traktowane jako mokry wetland, to znaczy mokra ziemia, no ale to muszą być jakieś dużo większe powierzchnie. Jest nadzieja, że lokalnie w wielu miastach ludzie będą mogli budować tam, gdzie nie mogli budować, no i że ci ludzie też będą mogli sobie zbudować, gdzie nie mogli zbudować. No to jest nadużycie, budżetówki. Budżetówka po prostu szaleje. Budżetówka stara się zniszczyć obywateli, no bo prawda jest taka, że ta rodzina jakby zbudowała ten dom, no to zbuduje ten dom będzie wyceniony na 200, 300, 400 czy 500 tysięcy, czy ilekolwiek tam jest. W Ameryce jest podatek katastralny, czyli to jest mniej więcej tak 1%, czyli jak dom byłby warty 100 tysięcy, no to jest $1000 do miasta. Jak dom byłby warty 500 tysięcy, no to to jest $5000 do miasta. No i te 5 tysięcy się zawsze przyda na właśnie, jeżeli jest na jakimś terenie, gdzie jest śnieg i zima, no to oczyszczają ulice, zbierają śmieci, zatrudniają policję, zatrudniają strażaków, płacą na szkoły, to wszystko jest potrzebne. No a tu się okazuje, że Ministerstwo Środowiska po prostu nie chce pomagać lokalnym ludziom, no bo te 1000 czy 5000, no to przyda się dla wszystkich lokalnych, tylko te wszystkie gamonie z Waszyngtonu mają swoje posadki, mają swoich lokalnych przedstawicieli, no i ścigają niewinnych ludzi. Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienia o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na takich polityków, którzy nie pozwolą, żeby Ministerstwo Środowiska po prostu zabraniało budować ludziom na działce, która kompletnie nie ma połączenia z moczarami. To jest właśnie ten komunizm, to taki miękki komunizm, który niszczy normalnych ludzi, a w konstytucji jest napisane: my obywatele, my ludzie. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, czy na Clintona, czy na Obamę. No widzicie do czego doprowadziliście, syf kiła i mogiła, także nie idźcie na wybory. Albo przepiszcie się do partii republikanów, no bo chyba widzicie, ile płacicie za pieniądze, ile płacicie za mortgage, ile płacicie za jedzenie, benzyna i te podstawowe rzeczy. Widzicie, co się dzieje, widzicie, co się politycznie dzieje. Biden jest po prostu nieprawdopodobny, co się z tym dziadkiem dzieje. On parę dni temu miał spotkanie i zapraszał z widowni kobietę, polityczkę, która zginęła tragicznie 2 miesiące temu. Także jemu już tam pod sufitem nie za bardzo to działa, no ale jego wybraliście, no i cały naród teraz cierpi. Zdrowia dla normalnych.